Lato 77 roku. Złociły się pola, kwitły slogany o zielonym świetle dla rolnictwa. W Katowickiem, Tarnobrzeskiem, Kieleckiem i Zamojskiem rozpoczynano wielką budowę. Oni byli tak okrutni, ci co jeździli różne te spychy, te samochody ciężarowe, nikt nie miał nic do gadania, bo wyszedł i zaczął łacinę sypać. Nie wolno zwrócić uwagi, słuchaj człowieku, ja sobie tu zasiałem to albo tamto, tylko on jedzie gdzie mu pasuje, wyleje ropę, wyleje benzynę i nikt nie ma nic do gadania, bo co ci się nie podoba, ja pojadę jeszcze dalej, wjadę i to jest moja sprawa, mnie tak kazał, jak to mu tak kazał. Linia hutniczo-siarkowa. Priorytet, miliardy, setki kilometrów szyn przecinających ziemię ponad 6 tysięcy rolników. Nam wszystko obiecywali. Wiadukt. Tymczasem zeszło 2 lata, dojście do pola zamknęli, musimy krążyć 2,5 kilometra do pola, co my mieli 500 metrów. Ja jestem sołtysem, jestem radnym Gminnym Rady Narodowej, to się już mówiło i na sesji Gminy Rady Narodowej, na naradach, w komitecie gminnym. Pisaliśmy podanie, 109 podpisów we wsi. Na stronie północnej jest około 300 hektarów. My musimy dojeżdżać tą wąską drogą. Teraz ciekawe po gospodarsku, czy tak państwo i rząd dobrze zrobiło. Mamy zabity świat dechami. Bo przecież kije mamy i kościół, i ośrodek zdrowia, i poczta, i gmina, i nie można dojść. Ludzie naprawdę cierpią przy tych przejściach, zwłaszcza starsze kobiety. No dla dzieci to jest pewnego rodzaju uciecha, bo to jest spinaczka wysokogórska po prostu. I no, po deszczu to już sytuacja jest dramatyczna po prostu, no. Bo to jest i ślisko. I trzeba by przyjechać tutaj kiedyś, no, w niedzielę. Jak ci ludzie idą do kościoła, przeważnie ludzie starsi. Wstyd, nieładnie nawet. To niereprezentacyjna trasa łazienkowska. Aby dotrzeć do urzędu gminy, ośrodka zdrowia, kościoła, szkoły, trzeba przejść sztuczny wąwóz albo na około 4 km pieszo. Tu, daleko od centralnych urzędów, nikt nie zawracał sobie głowy wiaduktami, kładkami, przejściami dla ludzi. Słupy ciągnęły te betonowe, to tak. Czy patrzyli, czy nie, czy zboże, czy nie zboże, ciągali, wjeżdżali, rozciągnęli i to nie byłoby nic powiedzenia, ani to nie ma do zapłaty. Teraz ziemię wywozili, wjeżdżają coraz dalej. Zasiać czy pszenicę w jednym roku, czy zasiać to, czy tamto, zniszczą. Nawet ci nie opłaci i ręce opadają od siania, od wszystkiego. No i w dalszym ciągu jeszcze te odszkodowania za pola nie są wyregulowane, wyrównane. Ja na przykład 3 lata upłynęło pod tym, jeszcze ani grosza nie wziąłem, mimo że przyjeżdżali, obiecywali, a w dalszym ciągu nie jest ta sprawa rozwiązana. Wiadro stało się symbolem codziennej udręki. Tak, jak widzicie, ten cały 2 kąty tu wsi, to jest około 36 numerów, to są odcięci bez wody są. 7 sztuk bydła w stajni. I całą zimę my tak nosili obydwoje z mężem. Zmienialiśmy się na tych, po 2 wiadra, te wody. 65 lat obydwoje skończyli i tak się musimy męczyć. No panowie, na tyle mordęki, co ja się namęczyłem w tej studni, we dmu my kopali, no miałem to nadzieję, że będziemy mieli lepiej lżej. Te gadziny dla siebie tę wodę nosić, a tu tutaj w zimie zrobili tor, woda poszła torem, bo gdzieś do strumyków, a u nas żadnej wody teraz nie mamy. Te samochody jeżdżą po moim polu, ta ziemia się obsuwa, jak powtarzam. Drogę zrobili przez pole, ani się mnie nie pytali, jeżdżą po tym polu, nakręcam tak. I to ci kierowcy to tylko nie jeżdżą, żeby jeździli drogą, tylko na skrót. Na skrót przez pole, aby im tylko wygodniej, bo dlatego, że oni mają płacone od kursu. Zboże się niszczy, pasza się niszczy, w końcu trzeba gadziny, tak jak u nas, na naszej wiosce częściowo gospodarze to muszą z godziną uciekać, no bo nie ma czym wyżywić. Była nadzieja, że ta kolej może troszeczkę tej cywilizacji podsunie, no bo takie były obietnice, takie założenia, a niestety okazało się, że teraz pozostało nam tylko bardziej narzekać i bardziej po prostu wątpić w tą najbliższą przyszłość bycia tutaj na tej wsi. Kije. Kolejna wieś przy trasie linii hutniczo-siarkowej. Kolejny, długi rejestr ludzkiej krzywdy i urzędniczej bezmyślności. Te rozdawili się za ten tor, to przecież zgroza patrzeć nawet, bo są same pasmiska, a było kiedyś pole urodzajne, co?
była i pszenica, i ziemionki, i wszystko w ogóle, a teraz same pasmiska są. Tu mamy takie doły potężne. Dlaczego tej ziemi nie wywieźli w te doły, tylko wozili po ziemię uprawne, tam gdzie ktoś miał najlepsze pole, to sobie wymyślili i tam im było najgodniej, najwygodniej, tam sobie zrobili po prostu złomowisko ziemi. Melioracja została przerwana, bo zostało wszystko przekopane, zrobiły się bagna i w ogóle nie urodzaje. Tu było bardzo dobre pole, a w tej chwili co, co tam jest? Tam są bagna i nie ma nic. Jakie kiedyś były urodzaje, jakie w tej chwili są? Do czego doprowadzili? Dziś właśnie dlatego brak jest chleba. Jakie to były ciężkie koszty tam włożone. I była praca i społeczna, i różne mosty, i wszystko, i tam były nie tylko nakładcze prace państwowe, robotnicy brali za to pieniądze, ale i rolnicy w tym robili. To były ciężkie pieniądze włożone i teraz to idzie na marne. Do czegóż to jest podobne? Jaka ta Polska w końcu będzie? Jak tak będzie jeden drugiemu marnował wszystko? To jest marnotrawstwo. Rurki wszystkie były wkopywane, teraz leżą po bokach wszystko. Wszystko zostało przerwane. Nie do opowiedzenia wszystko. Rolnicy płacili za te ciężkie pieniądze, wypłacili. W końcu jest melioracja zniszczona, bo te kręgi, sączki są poprzerywane, woda kurde się zatrzymuje. Robię się normalne bagno, można... I ciężkie pieniądze są jeszcze niektórzy rolnicy, w tej chwili niektórzy już są wypłaceni, a niektórzy jeszcze płacą meliorację. Za co się to płaci? Przejazdu do dzisiaj to nie mamy jeszcze. Jeszcze nie jest zaprojektowane, kto ma robić. Kto ma robić? I byłem w Kielcach w Wojewódzkiej Radzie, niestety, ale jeszcze nie ma zaprojektowane, kto to będzie wykonywał te roboty. Przychodzi do tego, że trzeba wygonić krowy, to trzeba 2-3 osoby, jedna musi stać, czy pociąg nie idzie, bo ludzie nie są w stanie gonić 4 kilometry, tylko muszą iść 1 czy 2 osoby pilnować, czy pociąg, czy semafor jest zamknięty, drugi musi przeprowadzać. My jesteśmy tym bardzo obciążeni. Ile to gadziny stoi, co jest na stuniu i stoi ktoś, czy tego mleka, czy przychował jakąś gadzinę, coś więcej, no to musi stać, bo nie pożynie, gdy on będzie 4 kilometry gnał i nazad dopiero... No a mimo wszystko, że rolnicy ponieśli takie straty, no to jeszcze sprawa podatków, no bo tam częściowo jakieś tam rekompensaty pieniężne dostali, a wywłaszczeni ludzie nie zostali, podatek w dalszym ciągu płacą, składkę PZU, składkę emerytalną, jeżeli tam kogoś obowiązuje, no to wszystko, no to przecież jest obciążające każdego jednego, przecież my, no ktoś tam chodzi do pracy i zarabia, a ostatecznie to jednego czy drugiego jest tylko jeden jedyny dochód z gospodarstwa i to się przecież w końcu liczy, nie? Czy mogliby to jakoś inaczej zrobić? Czterech lat nie wystarczyło, by przeprowadzić podstawowe działania prawne, wywłaszczyć rolników, zapłacić im odszkodowania, zrekompensować straty. Nie zwolniono ich z płacenia podatków za grunty, których już od dawna nie mają. Tym zapracowanym ludziom z Imielna, Ludwinowa, Lipnika, Stawian i kilkudziesięciu innych wsi, żelazna droga niczym amerykańskim Indianom nie przyniosła nic prócz rozgoryczenia i niewiary w obietnice. Pozostał po nich tylko taki ślad, jak po moście doszczętnie zniszczonym przez budowlanych we wsi Motkowice. Kolejna smutna lekcja inwestycyjnego bezwołowia i urzędniczego bezprawia. Może wreszcie ostatnia.